No i pan komendant został oczyszczony. Ale przy okazji CBA, pisowska bezpieka, oczyściła też z danych jego telefon. Do lamusa, do historii przechodzi Centralne Biuro Antykorupcyjne, to takie argumenty będą tylko mocno przemawiały za tym, że trzeba ich wszystkich posłać do piekła, a działalność tej służby definitywnie zakończyć i... Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień bez pisowskiej bezpieki, bez Centralnego Biura Antyaborcji... Nie aborcyjnego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To najwyraźniej dzień, drodzy Państwo, stracony. Codziennie bowiem musimy wąchać kwiatki, jakie w sprawie CBA, tej brudnej bezpieki w służbie politycznej, obrzydliwej formacji prawicowej, wypływają na wierzch. Wąchamy, ale tam nie ma aromatu. Tam jest smród. To wszystko cuchnie na kilometr i dzisiaj właśnie o tym, bo dziś o śmiesznym dla niektórych, a dla innych tragicznym fakcie, jak ta bezpieka, jak ta służba bezpieczeństwa Prawa i Sprawiedliwości naprawdę działała. Otóż udało się odzyskać telefon. No, nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko po pierwsze ten telefon był uszkodzony, połamany dosłownie, mimo że był dowodem w sprawie i został zabezpieczony 4 lata temu jako w nienagannym stanie, no to w dodatku to był niebyle jaki telefon i niebyle kogo telefon. Telefon otóż, proszę Państwa, należał do byłego komendanta stołecznego policji. Ów komendant stołeczny policji był nim przez 2 lata tak naprawdę i wszystko miało miejsce 10 lat temu, czyli w roku 2014. Potem, jak wiadomo, czasy się zmieniły, no i pan komendant odszedł ze swojego stolca. No, ale to nie zmienia faktu, że dalej był mu najwyraźniej na celowniku, a raczej nie on, tylko wy osoby ówczesne bardzo ścigane i bardzo inwigilowane. No i tym razem sprawa ociera się o panią prokurator Ewę Wrzosek, ponieważ to ona była podsłuchiwana Pegasusem. Mało tego, okazało się, że nawet ponieważ miała iPhone'a, telefon z jabłkiem, to dostała od Apple'a alert, że coś jest nie tak, że z jej telefonem dzieją się dziwne rzeczy. No, w rzeczywistości, że jest po prostu podsłuchiwana. A więc kto dzwonił do pani prokurator Wrzosek? Otóż właśnie komendant stołeczny policji. Były już komendant stołeczny policji, potem szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w mieście stołecznym Warszawa. No i tak od telefonu pani prokurator Wrzosek do pana Michała Domarackiego, byłego już komendanta, doszli. Doszli, no i oskarżyli. Oskarżyli o to, że jak był w roku 2020 taki słynny wypadek, kiedy nagrzany od białego proszku kierowca autobusu staranował kilka samochodów, a potem uderzył w latarnię, to rzekomo pan Michał Domaracki, ex-komendant stołeczny policji, w tej sprawie właśnie wyzwaniał do pani prokurator Ewy Wrzosek, no a wszystko po to, żeby naciskać na nią, by ujawniała informacje z prowadzonego śledztwa, co miało skompromitować ówczesną bezpiekę. Oczywiście sprawa, jak wszystko, co robiło i czym zajmowało się CBA, okazała się dęta, bo niczego takiego nie było. No i by pan komendant został oczyszczony. Ale przy okazji CBA, pisowska bezpieka, oczyściła też z danych jego telefon. Ciekawe, prawda? No, teoretycznie dowód jest pakowany, zabezpieczony, plombowany. Nie można bez naruszenia opakowania do niego sięgnąć. A jednak ktoś sięgnął, ktoś ściągał dane. No i na koniec ktoś, nie wiem, tak jakby sobie na kolanie pyk, złamał ten telefon. Bardzo ciekawe, co? No, w takim oczywiście stanie już totalnego połamania pan komendant telefon odebrał. Odebrał, no i co zrobił? I stwierdził, do k. kropki nędzy. Za dużo już tego, mam tego dość, nie pozwolę sobie na to, w końcu
jestem osobą zaufania publicznego. No i co zrobił? Otóż skierował wniosek do prokuratury, żeby ta rozpoczęła formalne ściganie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jej agentów, którzy do tego doprowadzili. Ciekawa sprawa, prawda? Jak można przy okazji, prawda, pozyskać informacje od kolejnych osób, więc tak jak ta grzybnia, która się rozrasta, taka pajęczynka, no to ta pajęczynka od pani prokurator Ewy Wrzosek wokół niej się rozrastała, czyli wszyscy znajomi, przyjaciele, no, którzy tylko mieli z nią kontakt oraz urzędnicy, no muszą teraz po prostu brać pod uwagę to, że także w tym czasie byli przez CBA, przez pisowską bezpiekę bezczelnie, ohydnie po prostu podsłuchiwani. Mam nadzieję, że to śledztwo, bo może i ma szansę teraz w tych warunkach ruszyć, ruszy i to z kopyta, bo jeżeli mamy mieć stuprocentową pewność, że z tą służbą, tak jak z dawną SB, po weryfikacji agentów nie da się już nic zrobić, bo to są po prostu polityczne cwaniaki, to nie są prawdziwi agenci działający dla Polski, to było po prostu ugrupowanie będące swoistą policją polityczną dla PiSu, dla ziobrystów, dla samego Ziobry, dla jego dworu. No, sami Państwo wiedzą, nie muszę o tym mówić. Dlatego, jeżeli mamy, znaczy nie my, tylko by Państwo, rząd mam na myśli, zdecydować o tym, że do lamusa, do historii przechodzi Centralne Biuro Antykorupcyjne, to takie argumenty będą tylko mocno przemawiały za tym, że trzeba ich wszystkich posłać do piekła, a działalność tej służby definitywnie zakończyć i ewentualnie pobierać nowy narybek, rekrutować, żeby nie powiedzieć werbować i stworzyć nową, przyzwoitą, wiem, że to trudne i śmieszne w Polsce słowo, ale proszę teraz o uwagę, apolityczną służbę bezpieczeństwa. Tak? Walczącą na przykład z korupcją, której niestety wciąż w Polsce nie brakuje. Oczywiście nie jest to taka skala jak na Ukrainie chociażby, czy w Rosji, no ale jednak te rzeczy się dzieją, więc teoretycznie tacy agenci tego typu służb są nadal potrzebni, ale potrzebni są eksperci od przestępstw gospodarczych, od tego typu spraw, a nie od podsłuchiwania niewinnych ludzi, bo od tak sobie, a jest okazja, to sobie posłuchamy, możecie coś ciekawego pan komendant powie, za co będziemy mogli mieć na niego haka i docelowo wziąć go za tyłek, tym bardziej jeżeli zbliża się na przykład czas przedwyborczy, no i można w ten sposób opluć przeciwników politycznych. Tak więc CBA do likwidacji to kolejne argumenty przemawiające za tym, a Państwu przypominam, bardzo nam na tym zależy, żeby Państwo jak najwięcej komentowali nasze filmy, subskrybowali, a mamy już prawie 150 tysięcy subskrybentów, brakuje nam mniej niż 1000, z tej okazji będzie coś specjalnego dla Państwa, oraz by Państwo lajkowali, by Państwo udostępniali innym znajomym, przyjaciołom te filmy. Wszystko po to, żeby YouTube jak najwyżej nas klasyfikował, dzięki czemu mamy coraz większe zasięgi. No, zasięgi, które robią wrażenie, bo no, to już są małe miasta po 150 i więcej tysięcy widzów. Za to wszystko, co było do tej pory, serdecznie dziękujemy. Ale i jednocześnie prosimy o więcej w naszym wspólnym, dobrze pojętym tego słowa znaczeniu, interesie. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.